dzisiaj ja dopiero patrzę wstecz. Jak Boga kocham przez 50 lat, nigdy o tym nie myślałem. Dopiero na starość ja zacząłem sobie pewne notatki zaczynać po rozum do głowy. Bo co mnie obchodziło, że w Rafie czy gdzie indziej, jak ja mam 28-29 lat, tak? A dzisiaj mam 82, to mam inny rozum, spojrzenie na przeszłość. Mnie kariera i tam, i tu, u Anglików czekała. A ja wybrałem więzienie. Ważyłem 48 kilo, bez łydek, nic nie miałem, kurza ślepota. Ale byłem Polakiem, to się liczy. Ja wierzę w przeznaczenie. To się pisze, powiedzmy ja, 27.11.1915. Jak to cyfry dodam, to się równa 27. 2 plus 7 to jest 9. I tam jest cały wykład, bo dziewiątka to jest ostatnia. Ja jestem z Marsa. Jak przetłumaczyłem, to teraz już wiem, kim ja byłem w życiu, kim ja jestem, dopiero na bazie tej historii mojej. Dusza nie ginie, człowiek ginie, ale dusza żyje. Ja żyłem za egipskich czasów, ja żyłem x razy. Z Marsa jestem, dziewiątka, dowódca. Nigdy się, kuli go się nie imają i nie imały, tylko ogień. I zawsze stawał po stronie uciemiężonych, no ale to już jest, jak to się mówi, wódka po kisielu. Taki epizod mi kiedyś opowiadał, że, bo go pytam, jak to się stało? Jak to przebiegało? A mówi, no jem sobie śniadanie, zupę. No i go tam wywołali, typu te humery takie. No i proces się odbywał nadzwyczaj króciuteńko. No dosłownie, pytanie, odpowiedź, on miał wszystkiego dość. Wrócił, jeszcze dokończył ciepłą zupę. To możemy sobie uświadomić, jak ten proces długo trwał, proces, na którym zapadł wyrok śmierci. Dlaczego, powiedzmy, on wrócił do Polski? Wszystko się zdziwiło, prawda? A ktoś puścił taką plagę, albo się obraził na Anglików. To jest bardzo możliwe. Skalski, prawda, uważał się za... On się uważa za bohatera, prawda? Tyle tych, miał tych zeszczeleń. Nas po prostu nie chciano w Polsce. Wbrew temu, co propaganda bierutowska mówiła. Nas chciano tylko po to, żeby wykończyć. My o tym słyszeliśmy, ale nie wierzyliśmy. Ja nigdy nie przypuszczałem, żeby w Polsce znaleźli się ludzie, którzy... swoich Polaków, którzy przeszli taki etap wojny, w ten sposób by traktowali. Wierzę, że wrócę i tym tylko żyję, że mnie przyjaciół powita. Kiedy mnie pierwszy polski wiatr
oni wszyscy odnieśli się z dużym zaangażowaniem do tego faktu, że zostali tutaj przyjęci i chcieli jak najwięcej zrobić dobrego dla tego wojska. Podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami. I z tym nastawieniem oni wszyscy pracowali. I taki był również Skalski. Stachu był za tym, żeby jechać do Polski. Wtedy. I on się wtedy zgłosił do Polski. Ja byłem wtedy adiutantem pułkownika Brzeziny i na początku, jak był jego podania, to, że tak powiem, odstawiałem to na bok. On się w końcu zdenerwował, mówił, jakiś skurwysyn tutaj mi na złość robi. To ja mu się wtedy przyznałem, że Stachu, tu ja uważam, że ty nie powinieneś do Polski jechać. A on, co ty wiesz? Pytałem się go wielokrotnie, dlaczego się wybrał do Polski? On mówi w ten sposób, za Mickiewiczem. Są rzeczy, których się nie mówi w szkole, są rzeczy, których się nie mówi w domu i są rzeczy, których się nie mówi nikomu. I to była jego odpowiedź. Nigdy nikomu nie powiedział, dlaczego do Polski przyjechał, a żartował, ale z poważną miną, że będzie to wiadomo po jego śmierci, ponieważ zostawi wiadomość w Bank of England. Na tych zdjęciach swoich jest taki uroczysty, zawsze pod krawatem, bo młodzież chodziła do gimnazjum elegancko odziana. Chyba gdzieś było w marcu, jakiś taki pierwszy piękny, słoneczny dzień, wybrali się właśnie na spacer do łazienek. No i usłyszano, że coś się złego dzieje. Okazało się, że dwoje młodych Żydów wypłynęło za daleko i się topiło. Skalski długo się nie zastanawiał. O ile pamiętam, chyba tylko zdjął marynarkę, skoczył do wody i uratował dziewczynę i chłopaka. Rzeczywiście przyholował ich do brzegu, no i od tej pory miał ogromny mir w miasteczku, ponieważ większość sklepów należała do Żydów. A stąd Skalski był szalenie znany później jako wybawca. Także myślę, że te kontakty były naprawdę pozytywne i dobre. I to była naprawdę śliczna para. Dziewczyna miała piękne, duże oczy, a chłopak był naprawdę zakochany. I to było widać. Zdjęcia są urocze, stąd można naprawdę wysnuć wniosek, co było między nimi. Zresztą bardzo pięknie opowiadał o wszystkich osobach, które znał w życiu, z którymi łączyła go właśnie przyjaźń czy uczucie takie jak miłość. I Zuzanna Fiszmanówna była córką miejscowego dentysty. Ponieważ była Żydówką, kiedy Stasiu wybrał się do szkół, do wojska, a potem była wojna, to już nie miał kontaktu. Właściwie ostatni kontakt mieli we wrześniu 1939 roku. Kolega z zębem, to ja go zawiozłem do naszego dentysty, do ojca mojej sympatii, tej miłości Żydówki, do dentysty, tam 30 km do Dubna było. Zjedliśmy obiad i też. I pamiętam, jak dzisiaj matka naturalnie płacze tego, owego, dziesiąte. A ojciec był nie z wojskowej, jak powiedziałem, rodziny, tylko taki bardzo surowy. Tylko mnie uściskał i powiedział, Stasiu,
Pamiętaj, żebym się ciebie nie wstydził. Ja dzisiaj sobie przypominam, to mimo szlaki trafił. Nic więcej. Żadnych tam rozpaczeć, gdyby się ciebie nie wstydził. Później wiadomo, co było. Później przyszli Niemcy i wszystkich Żydów zaczynali wyszukiwać. Matka Skalskiego chciała przechować Zuzannę, czy też Sanę, jak ją nazywano. Zresztą tak ładnie o niej mówił, bo dzisiaj mówi się miłość, ale wtedy mówiło się sympatia. Natomiast ta sympatia była właśnie to, co dzisiaj chyba jest dla wielu już nierealne. Wielkim, pięknym uczuciem. I Sana przyszła do matki Skalskiego i opowiadała właśnie o tym, że być może zginie. Skalska zaproponowała, że ją przechowa. Na to Sana odpowiedziała, że nie. Ona ma jeszcze rodziców, ma ojca i została z nimi. I została rozstrzelana. Została rozstrzelana tam, na boisku, gdzie wcześniej Skalski chodził, prawda? Więc myślę, on oczywiście o tym nie wiedział, dowiedział się później. Ale myślę, że gdzieś to zostało w nim na zawsze. Można napisać, ale każdy żołnierz w obliczu wroga i w sytuacji trudnej, stresowej musi wybiec daleko poza regulamin. Musi poczuć się wolny. Musi decydować sam. Musi mieć fantazję. A połączone z odwagą fantazja to daje coś, co jest jedyne na świecie. To jest wtedy polski lotnik. A przed wojną mówiliśmy o polskiej szkole latania. Mieliśmy spadochronik z woreczkiem z ziemią. Lecieliśmy na PWS-ie 26. Musieliśmy iść na 2000 metrów, wyrzucić to z kabiny, nie zgubić, zaatakować i zrobić zdjęcie tego. Takie rzeczy, jak myśmy to Anglikom mówili, nie wierzyli. Z Dęblina wychodzi się pełnoprawnym mężczyzną, kiedy oprócz gwiazdek na ramieniu ma się na lewej piersi odznakę pilota. I to jest piękne. I taką odznakę pilota Stasiu Skalski zawsze nosił z wielkim szacunkiem, w sposób bardzo charakterystyczny dla siebie, może troszkę odbiegający nawet od regulaminu, właśnie nosił gapę z takim zawadiackim nieco, jak gdyby w wirażu. Było widać na jego piersi, ale to chyba odpowiadało jego charakterowi. Bo Stanisław nie był człowiekiem takim grzecznym, kiedy był młodym człowiekiem. Jego historia w szkole Orląt była historią, powiem szczerze, dość chyba taką wesołą czasami, ale i czasami niesforną. On był na tyle agresywny, że pewnego razu toczył taką walkę ze swoim kolegą. Po prostu tak się okładali, że w pewnym momencie powalił tego Rutkowskiego na ziemię, ale był tak agresywny, że jeszcze leżącego dalej walił pierściami. No oczywiście musieli go po prostu odseparować od tego
człowieka i za to, że po prostu bił go leżącego na ziemi, dostał naganę, ale za agresję dostał z kolei nagrodę, także to się wszystko zrównoważyło. To jest właśnie ciekawe, bo Stanisław Skalski no nie był prymusem w tej szkole. Po prostu to był człowiek, który miał swoje zasady, wiedział czego chce. Chciał być doskonałym pilotem myśliwskim. I w związku z tym koncentrował się na tym, co było najważniejsze dla myśliwca. Także on się nie uczył wszystkich przedmiotów i skończył właściwie tę oficerską szkołę z daleką 67. pozycją. Ale właśnie jako taki został tym największym polskim pilotem myśliwskim. Każdy z tych młodych ludzi przygotowywanych w Dęblinie na przyszłych pilotów, rycerzy przestworzy, jak to nawet niektórzy poetycznie ich nazywali, wiedział, po co jest szkolony. Wiedział, że przyjdzie taki moment, kiedy to całe wyszkolenie będzie trzeba sprawdzić w boju, w spotkaniu z żywym, groźnym przeciwnikiem. Załadowali nas do samochodów, przyjeżdżamy, ledwie świt szary jeszcze. Już maszyny grzeją, mechanicy, bo wcześniej przyjechali. Kapitan Laskowski robi zbiórkę dwóch eskadr. To jeszcze chyba było w granicach 5:00. Mówi, proszę panów, jesteśmy w wojnie z Niemcami. Znacie swój obowiązek, nie będę was tutaj pouczał, rozejść się do maszyn. Wszystko. Żadnych kucur, mucur, gadaniny. Jako pierwszy na Pomorzu zestrzelił niemiecki samolot. Wziął do niewoli pilotów, umieścił w szpitalu, bo byli ranni. Ale przede wszystkim uchronił ich przed ludnością, która nie wiadomo, co by z nimi zrobiła. I tej ludności nie ma się co dziwić. Oni po prostu widząc czarny krzyż na samolocie, tak byli powodowani. Tam we krwi były mapy. To ja w tym rzece tam umyłem tę krew i tak dalej, bo tam patrzę, jak to wszystko naniesione, jakie dywizje skąd, strzałki i tak dalej, i tak dalej. To też wiadomości dla Bortnowskiego generała były na wagę złota. Bortnowski otrzymał mapę tą, popatrzył, mówi, o Jezus, panie, pan z nieba chyba zleciał. On mówi, tak jest, panie, z nieba. Pan wie, co pan przywiózł? Ja mówię, no domyślam się, bo widzę. Tylko niech pan tego więcej nie robi, bo się pan zabije na mój głos. Kiedy ci Niemcy przedostali się tam gdzieś przed Rosję, wiem, wrócili do swojej jednostki, opowiedzieli o tym fakcie, to dowództwo Luftwaffe wydało zarządzenie, że gdyby przypadkiem Skalski dostał się w ich ręce, to będzie traktowany po ludzku. Tak powiedzieli tamci, nasi wrogowie. Będzie traktowany jak bohater. Był dowódcą na swoim miejscu. Jeżeli chodzi o Skalskiego, to ta sława z Polski, to za czym się ciągnęło. Thank you.
W Afryce potrzebni byli piloci i postanowiono, żeby tam polecieli ludzie, którzy autentycznie sami będą tego chcieć. I w ten sposób zrodził się ten zespół, który nazwano później Cyrkiem Skalskiego. A rzeczywiście no, byli to ludzie fantastyczni, piloci niesamowici, no, którzy po prostu sztukę latania i sztukę myśliwską mieli opanowaną w stopniu doskonałym. Wystartowaliśmy tego pierwszego lotu o 6, to wyszli Anglicy z namiotu, patrzyli, dom wariatów. No ale już, jak to się mówi, zrobiliśmy swoją reklamę dla siebie, że umieją latać i to dobrze. Opowiadał mi kiedyś, że szedł do ubikacji i przed wejściem słyszy takie rozmowy dwóch ludzi, z których jeden mówi, że chciałby bardzo latać, mówi, pod dowództwem Skalskiego, a ten drugi się pyta dlaczego, a mówi, bo u niego nikt nie ginie. I faktycznie tak było. Nasze zaufanie do niego było bezgraniczne i to spowodowało to, że nasz team jako taki w ten krótki czas osiągnięcia był wyjątkowy. I Anglicy byli zdumieni, jak myśmy to w tak krótkim czasie zrobili. Miał ten Cyr Skalskiego i pamiętam, prawda, że on powiedział, co wy tu przysyłacie samolotu, przyszliście my kilku Skalskich. To było dowodem, jak prawda, ten dowódca traktował polskich pilotów w Skalskim naczyniu. Wierzyliśmy w to, że ze Stachem się leci, to jakoś z tego dobrze wyjdziemy. Wydawało nam się, że to szczęście, które on miał, myśmy zyskiwali po nim. I te wyniki, któreśmy mieli, to dzięki niemu. To są ułamki sekund, nieraz kiedy tam samolot nieprzyjacielski znajdzie się w miejscu, którego sobie atakowany nie życzy. No i nagle zobaczył tylko płomień przed sobą. I było to na wysokości około 9 kilometrów. No szczęśliwie sam został wtedy poszczelony. No i nie wiem, w jaki sposób z tego samolotu wyszedł, jak go opuścił, ponieważ przytomność uzyskał dopiero nad ziemią i zobaczył nad sobą rozwinięty spadochron. No w pewnym razie to są takie, zwłaszcza w czasie wojny, doświadczenia, gdzie no jest człowiek skazany na śmierć, za przeproszeniem. Tak samo jak powiedziałem, że jak ja skakałem, nie otworzyłem od razu spadochronu. I dopiero przeczytałem w zwykłej broszurze tej medycznej, takiej naszej, kilka lat temu. Mój Jezus, ma teraz wiem, dlaczego ja żyję. Palił się, prawda? W końcu to palenie to było tego. Nie miał tych okularów na chałubie, prawda? Tylko ten hełm, prawda? No i maskę tą tlenową z mikrofonem. Dlatego tutaj wszystko to on miał opalone, jak lądował, był znaleźć się w szpitalu. Kiedy był w szpitalu, miał również czas na to, żeby troszkę odpocząć. Myślę, że nabrać też dystansu do pewnych sytuacji wojennych. Jego mundur spalił się, był zwęglony. W związku z tym wrócił do dywizjonu po mundur. Chciał wrócić do szpitala. Ale wtedy nikt się nie pytał, czy już może latać. O to nikt nie pytał. Po prostu, latasz? Latam. Dowódca powiedział mu, żeby wsiadł na momencik do jego własnego samolotu i przeleciał się chwileczkę nad lotniskiem, żeby sprawdził, jak to wszystko wygląda. Masz pół godziny, polataj. Skalski z lekkim trudem wsiadł, bo rzeczywiście miał usztywnioną nogę, opierał się o laskę. Wsiadł i po 5 minutach wrócił. Dowódca mówi, co się stało? Nic, ja to lotnisko znam, już mi to nie jest potrzebne. Idę na chwilę tam, do mechaników. A tak naprawdę nie chciał iść do mechaników, nie chciał iść do pilotów. Chciał być sam. Powiedział do mnie. Ja się bałam. Ja się strasznie bałam. Ja widziałem ogień i ja się bałam. Ja wiedziałem, że ja już więcej latał nie będę. Ale w tym momencie, kiedy kierował się gdzieś tam przed siebie, jest sygnał. Maszyny startują. Skalski się nie zastanawiał. Wsiadł do tego samolotu, z którego przed momentem wysiadł. I poleciał. I strach minął, jak ręką odjął. Przeżyłem, chociaż mogłem też zginąć. Nie raz i nie dwa, i nie 10.
Miałem różne takie przygody nawet, gdzie mnie silnik nawalił i ja przymusowo ląduję. No ale też gwiazda szczęścia. Ja się szukam tego, gdzie... Tu przede mną lotnisko. Red Hill, pamiętam. Na południe od Londynu. No proszę pana, ja już zacząłem, bo za wysoko było. Zacząłem tu kombinować bez silnika i tak dalej. W końcu usiadłem tam. Jestem. Urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, to ja sam sobie zdaję sprawę, co ja przeszedłem i w czasie wojny, i po wojnie, i w więzieniu, i dzisiaj nawet. Bezsprzecznie żył nie, w nieprawdopodobny sposób lotnictwa. W nieprawdopodobny sposób. Zostało mu to do ostatnich dni i zostało mu to w ten sposób, że to była chyba jego jedyna rzecz pozytywna, którą on mógł się nią delektować i mógł to sprzedać, ale przede wszystkim się tym delektować. Myśmy wszyscy tak indywidualnie to mówili blady Paul, jak mówię. To czasem przesadą, ale to oni bardzo często podkreślali, że jak się mówiło z Hacki, że był blady Paul. Pamiętam 12 maja Maciek Drecki zginął potem na Sycylii, został ze mną w tej kampanii. Wpada i mówię, słuchajcie, już podpisali pokój, koniec wojny. I 13 Brodhars robi drinka. I potem mówi do mnie tak, słuchaj, ponieważ dużo pilotów pójdzie na urlopy, bo byli tutaj rok na pustyni i tak dalej, albo do innego rodzaju lotnictwa, na instruktorów, na odpoczynek. I tam ja potrzebuję dowódców. Ja chcę, żebyś ty został swoimi, jak nas nazywali, fucking team, tym zespołem walczącym, bo ja wszystkich chcę zrobić dowódcami dywizjonów i eskad. Ja mówię, panie marszałku, ja mam 5 podoficerów. No on mówi, nie martw się. Ja zadzwonię do Londynu, jutro ich będą oficerami. Ja potrzebuję doświadczonych pilotów. On był menadżerem dowódców. On bardzo do tego dobrze podchodził, on jednak wyszukiwał się czegoś w nas. I on wierzył w to, że jednak razem będziemy się trzymać, to będziemy mieli sukcesy. No i tak było. Był dobrym spadkobiercą Dęblina. I dosłownie. I on był absolutnie takim gościem. Absolutnie. Absolutnie. Tak jak Karol Pniak i ci wszyscy goście. Spełniał swój psi obowiązek, tak jak mi Sikorski powiedział. Pod Paryżem lataliśmy tam i mordowaliśmy. Tam. Chociaż inwazja była tutaj. Łapaliśmy tam, gdzie czołgi były, czy tam wojsko szło na odsiecz. No jednym z tych lotów, prawda, zbombardowaliśmy i tak dalej i odchodzimy w prawo, jesteśmy głęboko takim lukiem na Normandię wracamy i ja patrzę z lewej strony, one nas nie widzą, grupa jakieś 20 Focke-Wulfów i Messerschmittów leci. Ja ostrzegłem, mówię, to jest daleko, cichutko i tak zaszliśmy od tyłu, ale widzę dalej druga grupa. To był śmieszny wypadek. Bo ci z pierwszej grupy myśleli, że to ta druga grupa, a to byliśmy my. To już my weszli w środek. Przypadek. Szczęście i nieszczęście. I my atakujemy, nie dochodzimy tam już do strzału jakoś jedną serię czy dwie i buch, dwa samoloty rozlatują się. Ten prowadzący z tym zderzyły się. I jeszcze tam ktoś strzela. W każdym razie z tyłu, a za nami, ja mówię, wycofujemy się, bo z tyłu za nami Messerschmitt. Nie tylko był pilotem, ale był dowódcą. Bo pilotów może być, wybitnych pilotów może być bardzo wielu, natomiast dowódców zdecydowanie mniej. Major Pisarek, który zginął w czasie wojny, który do tej pory wspominany jest przez swoich podwładnych jako genialny wręcz dowódca, bo latał chroniąc innych pilotów. To nie sztuka wlecieć w rój obcych samolotów po to, żeby zestrzelić samemu. Sztuką jest nie pozwolić, aby któryś z prowadzonych w dywizjonie nie zginął. Takim był również generał Skalski. Zawsze miał poczucie obowiązku.
I ukochanie czy zakochanie było jakby gdzieś tam dopiero następną sprawą. Najważniejsza była teraz sprawa wojny. I nie chciał być taką osobą, która, że zostawi żonę i że żona będzie czekała. Trzeba pamiętać, że Skalskiego wszyscy myśmy, ci co latali z nim, to dużo oni wiedzieli. Jego charakter był taki, że się wszyscy nim interesowali i do niego nie było trudno się zbliżyć. On był bardzo friendly, szczególnie do młodszych kolegów. Miał młodego chłopaka w swoim którymś dywizjonie i właśnie młoda żona przyszła do Skalskiego i mówi: słuchaj, ale ja cię bardzo proszę, ty uważaj na niego. I on mówi: ja nie chcę być w takiej sytuacji. Pojechałem na 2 dni czy coś do Tel Awiwu. Idę Tel Awiwem, a jakiś facet, a mam ten Polak napisy. Pan Polak, ja mówię: no pewno widzimy. Pan z Kutna. Ja mówię: nie, ja jestem z Torunia. Pani, bądź pan z Kutna, przyjdź do mnie, mam ładne 2 córki, dobry obiad pan zje, bo ja jestem z Kutna. Jak się pan nazywa? Skalski. Oj, to mój przyjaciel Skalski też był w Kutnie, obok miał sklep żelazny. To były wspaniałe spotkania. Został kiedyś zaproszony jako słuchacz. Tymczasem okazało się, że tam było bardzo wiele wysoko postawionych generałów i prosili go, żeby on opowiadał. No, on był zaskoczony. Ja zobaczyłem, on mnie przedstawił, naturalnie po angielsku wszystko. Ja mówię: panie generale, chyba pomyłka była. Ja myślałem, że mnie wy będziecie uczyć, a to ja mam uczyć, a to wszystko. Ludzie wąchali proch, no jak to? A mówię: nie, nie, zacznij od Torunia. Tu jest ta puenta. Bo okazało się, że ta nasza taktyka pilotów myśliwskich, szyki, to było wszystko nowatorskie. Anglicy byli bardzo zdziwieni. Kiedyś na przykład dowódca generała, późniejszego oczywiście Stanisława Skalskiego, Hogan, po jednym z lotów pyta: Stanisław, Stanley, dlaczego ty się tak daleko ode mnie trzymasz? Anglicy stosowali takie bardzo zwarte szyki, skrzydło w skrzydło. Prowadzący leciał z przodu, a inni w zasadzie nie mieli czasu na obserwację, bo cały czas musieli się patrzeć, żeby się nie zderzyć. Jakie są wtedy możliwości obserwacji przeciwnika, prawda? No i kiedy Skalski im powiedział, co on o tym sądzi, on to zrozumiał i Anglicy zaczęli latać innym szykiem. Pod koniec wojny to zostałem przydzielony już do sztabu 11. Grupy Myśliwskiej jako oficer, wing commander, to znaczy podpułkownik operacyjny. Dzwoni do mnie pułkownik operacyjny dowództwa bombowego, mówi: słuchaj, Rosjanie, bo to jest ważne, Rosjanie proszą, żeby zbombardować, bo się zbliżają zbombardować Drezno i Lipsk. Bo dzisiaj mówią, atakują Anglików i Amerykanów, a właściwie Anglików, bo to Lancastery latały, że bombardowali Drezno i tak dalej. A to żądali i prosili Rosjanie. Skalski miał szereg propozycji. Jeszcze będąc na obczyźnie, zostania to. Objęcia bardzo ważnych stanowisk. Wykonywania bardzo ważnych funkcji, czy to w lotnictwie brytyjskim, czy w lotnictwie amerykańskim. Z żadnej propozycji nie skorzystał. Chciał koniecznie wrócić do kraju. Chciał koniecznie dla tego kraju pracować. I wrócił. Szef pilotów, inspektor szkolenia lotniczego w dowództwie wojsk. Pod pachą prowadził niższego o siebie, chyba o 0,5 metra, Skalskiego. W mundurze lotniczym, w mundurze w dresie, takim jak z Anglii powrócił, w stopniu majora. I tak go mocno przycisnął, byli bez czapki, bez nakrycia głowy, bez płaszcza. Gdzieś przedtem lampkę wina widocznie, którego Skalski wina nie lubił, ale może wypili, bo przyszli wesołym krokiem na to wesołe, miłe spotkanie. I Gaszyn przedstawił, dosyć tak, zawsze takim donośnym głosem, przycisnął go bliżej i mówi: to Skalski, to mój naślednik, mój następca. I po krótkim czasie bardzo szybko został potraktowany w straszliwy, najgorszy sposób, jakiego chyba się w najgorszych snach nie spodziewał. Został potraktowany jak wróg, jako zdrajca. Został aresztowany, skazany na karę śmierci za zdradę. Piętno, które kryminał na nim wywarł, no, w sposób nieprawdopodobny. No, jeżeli
jeżeli Stryjek mi opowiada, że on do śledczego czołga się i ma brony, normalne brony na podłodze, ma około 30 centymetrów do powierzchni jakby sufitu, ale tam są deski, nogi gościa, prawda? I tam się czołga i targa sobie całą klatkę piersiową, wszystko krwią, no to normalny facet albo głupieje, albo się załamuje, albo coś się z nim dzieje, prawda? To ja uważam, że na to, co on przeżył, to i tak jego dalsze życie było normalne. Co ja bym zrobił na jego miejscu? Ja chyba bym się obraził. Ja chyba bym już o tym kraju słyszeć nie chciał. Tymczasem on jednak po rehabilitacji wstępuje z powrotem do Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Chyba sobie zdaje sprawę, że jest to bardziej propagandowa heca niż faktycznie wykorzystanie jego zdolności, jego umiejętności. Na motocyklu przyjeżdża taki dowódca AK z Radomskiego, na motocykle tu przyjeżdża do mnie o 8:00, Stasiek, czytaj gazety. Czytam. Tacy, powołanie do wojska. I ja jestem tam. O cholera. Ja mówię, proszę mnie zwolnić, ja w żadnym wypadku do wojska nie chcę iść, nie chcę, nic nie chcę. Spychalski znów. Proszę pana, przecież ja też siedziałem, widzi pan, ja jeszcze nie mam munduru. Bardzo w superlatywach go oceniam z tej rozmowy. Proszę pana, pan wie, jaka jest sytuacja w Polsce. Orientuje się pan, sam dostał pan i tak dalej. Ja pana bardzo proszę, niech pan nam pomoże. Pańskie nazwisko jest nam potrzebne. Dlatego pana na siłę, wiem, że pan rozmawiał, na siłę chcemy do wojska. My zrobimy tutaj propagandę i tego, i tak dalej. Niech pan nam pomoże, niech pan nie odmawia. Drzwi do mnie będą otwarte. Kiedy pan zechce odejść z wojska, proszę bardzo, pan przyjdzie na drugi dzień, pana zwalniam na emeryturę, tak. Tylko teraz niech pan pomoże nam. I dlatego ja go oceniłem jako człowieka, który mówi prawdę. Nie to, że on mnie, on chce wykorzystać mnie, ale mówi przynajmniej prawdę, o co chodzi. Znów jak kiedyś w Podchorążówce przechodzi trudne badania lekarskie. Wraca dzisiaj do czynnej służby wojskowej. Patrzę, idzie sobie niepozorny człowiek. No, dla mnie historia lotnictwa, pan jeszcze wtedy pułkownik Stanisław Skarski. No, ja będąc w mundurku lotniczym, z gapą oczywiście, jak umiałem, oddałem mu honory wojskowe i się odwróciłem, no, żeby jeszcze popatrzeć sobie na tego człowieka, legendę. On się też odwrócił. I stoimy tak vis-a-vis. I on do mnie. I myślę sobie, może coś fopa jakieś popełniłem. A on mówi, pan mnie wzruszył. Ta pańska gapa. Zapraszam na drinka. No, to było akurat koło hotelu Grand. No, co miałem zrobić? Poszedłem. Jest rok 1960 któryś. Jest film Bitwa o Anglię, jest premiera Bitwy o Anglię. Jest informacja dla społeczeństwa, że generał Skalski wyjeżdża do Anglii, podana w ten sposób. 999-tysięczny pasażer lotu, generał Skalski leci do Londynu. Milionowy pasażer lotu tam, Kowalski, Jerzy, leci do, nie wiem, do Argentyny, ktoś tam. W ten sposób społeczeństwu podano, że generał Skalski żyje i wyjeżdża za granicę. To był jego pierwszy wyjazd za granicę od czasu, kiedy wyszedł z więzienia. I ja pamiętam, jak on mi potem mówił, że oczywiście największym szokiem dla władz wtedy PRL-u, bo też on wrócił. No bo po co ma tutaj wrócić? Zadał sobie ktoś pytanie z władz politycznych, właśnie niewychowanych tak jak my, właśnie nie myślących o kraju, właśnie myślących pod siebie, zupełnie inaczej.
nierozumiejący takich ludzi, że są tacy faceci, którzy wyjeżdżają na bitwę o Anglię, spotykają się z kolegami, mogą żyć w takim dobrobycie, a sobie wracają do spokojnej Warszawy, do normalnego mieszkanka trzypokojowego, z problemami chleba, wody, światła, czegoś tam, prawda? Z problemami tego świata i żyją. Mało tego, chcą żyć w tym państwie. W pierwszych saniach angielskiej jedynaczce towarzyszy pułkownik Skalski. Jeden z bohaterów bitwy lotniczej, która ocaliła Wyspy Brytyjskie. Ja dostałem nawet dwa krzyże wielkie ciebie. Po wojnie komisja badała wszystkie wnioski, wszystko to, co było ocalałe z kampanii wrześniowej. I tam był mój wniosek za wrzesień. Ale dwóch wiertuti za jedną wojnę wiertuti nie może pan dostać. To ja dostałem honorowe wiertuti militari i podziękowanie, nic więcej. Kiedy on już nie był takim człowiekiem sprawnym jak dawniej, wiele czasu spędzał na przykład nie w łóżku, a w swoim fotelu. Otwierał okno i patrzył w czerń nieba. Niewiele widział, ponieważ przez ostatnie kilka lat już miał niestety słaby wzrok. Mówi, widzi pan, do mojego przyjaciela, widzi pan, że tutaj siedzę sam. Ja jestem sam. O, czasami ktoś do mnie przyszedł. Ja jestem sam. Ja patrzę na to niebo dzisiaj. Dzisiaj to nawet jest to niebo czyste, a nie widział, on to czuł instynktownie. To niebo jest pełne gwiazd. Wie pan, ja tutaj tak siedzę w tym fotelu i ja widzę, jak ten facet bierze ręce, jak energia w niego wchodzi. I mówi, proszę pana, tam w powietrzu, wie pan, ja słyszę, lecę, a tam mówią, Staszek, uważaj, sprawy, Staszek, atakują. I on, proszę pana, ten starszy facet na tym fotelu, nieprawdopodobna ekspresja w wieku w takim, w którym on był, jak wspominał, jak on walczył w tym powietrzu. I to powietrze, i to lotnictwo w sposób permanentny, absolutny trzymało go cały czas przy życiu. Nieraz powtarzał, że dałby sobie obciąć nogi, żeby mógł czytać. Miał jeszcze nadzieję, że może pomogą mu lekarze za granicą. I z tego powodu wyjechał na 60-lecie bitwy o Wielką Brytanię. 8 Polaków tam było i po tych różnych pokazach nadleciało 8 Harrierów. Harrier ma to do siebie, że może się zatrzymać. I oni taką ławą zatrzymali się i uczynili takie pokłony. Speaker powiedział, że to jest ukłon dla 8 obecnych Polaków, uczestników tej wojny. On jako twardy człowiek mówi, nie kryłem łez. Rozpłakał się. To był gest dla niego taki znamienny, że ktoś docenił. I no myślę, że może i też dlatego, że obcy ludzie doceniali, a nasi nie potrafili albo nie chcieli. W końcu to jeden z nielicznych naszych asów myśliwskich. No, kto wie, czy nie najlepszy pilot II wojny światowej, który latał z biało-czerwoną szachownicą. Czasami klękał przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w sąsiednim kościele Zbawiciela, ale nigdy nie poprosił jej o to, żeby mu przywróciła wzrok. Pytam się dlaczego. Mówi, a co ja bym jej powiedział, gdyby mi naprawdę przywróciła? On już był wtedy zmęczony. Po prostu. Tak jak starszy człowiek. Usiadł, była już późna noc. On tak siedział w fotelu, leciutko przymykał oczy i mówi, wiesz, co ja mogę zrobić dla Polski? Tutaj taka była dłuższa chwila, o czymś myślał, a potem mówi, ale ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły. Przyszłam do niego i niestety stan był gorszy niż w dniach poprzednich. I powiedziałam mu, Stachu, dzisiaj jest rocznica
odzyskania niepodległości. On kichał głową. Ciężko bardzo oddychał i nie bardzo mógł mówić tego dnia. Ale wskazywał mi oczami w stronę prawej swojej ręki, która była przykryta. I ja odkryłam koc i kołdrę odkryłam i zobaczyłam, że on ma rękę przywiązaną do łóżka. Zrobiło to na mnie okropne wrażenie. Ja rozumiem, że chodziło o to, żeby sobie nie wyjmował igły, która była wkuta i którędy kroplówkę dostawał, ale wrażenie było koszmarne. I ta ręka była lodowata na dodatek. Ja tą rękę odwiązałam. Starałam się ją ocieplić w swoich rękach. Przepraszam. I widziałam, jak on tak głową i oczami dał mi znak, że o to chodziło. To był nasz ostatni wieczór wtedy. Stanisław Skalski chciał być pochowany skromnie, jak mówię. Ceremonia miała być skromna i tylko miał być jeden kwiat. Czerwona róża miłości.